czwartek obradowała Rada Miasta. Na sesji radni uchwalili podwyżkę podatku od nieruchomości i ta sprawa wywołała dyskusję. W innej uchwale Rada zaakceptowała lokalizację budowy 3 budynków wielomieszkaniowych przy ulicy Sadowej. Po zatwierdzeniu porządku obrad sprawozdanie z bieżącej działalności złożył prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Przedstawił m.in. raport z bieżących zadań inwestycyjnych, a swoje wystąpienie zakończył zapowiedzią pozyskania dodatkowego dofinansowania zadań unijnych, czyli rozbudowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego, tras rowerowych i rewitalizacji, łącznie w wysokości 2,5 miliona złotych. Następnie radni wraz z prezydentem uhonorowali tczewskiego lekkoatletę Krzysztofa Uwijała. Zawodnik trenowany przez Tadeusza Galińskiego wywalczył niedawno brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów w trójskoku. Potem była część sesji, na której radni zadawali bezpośrednie pytania do prezydenta. Łukasz Brzątkowski pytał o wykorzystanie środków finansowych z budżetu obywatelskiego do dodatkowych zadań. Radny Michał Ciesielski pytał o przeznaczenie działki u zbiegu ulic Kołątaja i Czyżykowskiej, która była wystawiana na sprzedaż. Dyskusję wywołała uchwała o podniesieniu podatku od nieruchomości. Swoje zastrzeżenia zgłosił Tadeusz Dzwonkowski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Pobłocki w odpowiedzi przedstawił argumenty za podwyżką. Wyjaśniał, że wzrosną wydatki z budżetu samorządu, na przykład na podwyżki dla nauczycieli. Ostatecznie uchwała o określeniu nowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 została przyjęta. Za głosowało 14 radnych, przeciw było 8, jeden się wstrzymał. Jednogłośnie radni głosowali za uchwałą o lokalizacji budowy 3 obiektów wielomieszkaniowych przy ulicy Sadowej. Inwestorem będzie Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W okolicy obecnej siedziby prokuratury ma wybudować obiekty z mieszkaniami na wynajem. W części sesji poświęconej składaniu przez radnych wniosków i interpelacji głos zabierali Michał Ciesielski, Łukasz Brzątkowski, Gertruda Pierzynowska i Tomasz Tobiański. Po sesji większość radnych, podobnie jak kilka dni wcześniej radni powiatowi, z ochotą dołączyło do grona popierających akcję Most Tczewski jak Westerplatte. Most Tczewski jak